No hejka, chciałabym Wam dzisiaj polecić 30 moich ulubionych kanałów na YouTubie, ponieważ tak sobie uświadomiłam, że skoro słuchacie tego, co mówię tutaj, to pewnie mamy w niektórych sprawach podobny gust. I myślę, że te filmy, które oglądam z tych kanałów, mogą być tak samo inspirujące dla Was, jak są dla mnie. Ale nie tylko inspirujące filmy, ale też ciekawe, albo dobrze zmontowane, albo po prostu takie, które sprawiają, że się dobrze czuję, tutaj wstawiłam, więc przejdźmy od razu do polecajek, bo jest ich naprawdę sporo. Także zaczniemy od takiej kategorii, którą nazwałam ciekawy, inspirujący albo dobrze zmontowany. To jest większość pozycji na tej mojej liście. I mam tutaj listę, w ogóle będę sobie zaglądać, tak jakby co. Nie spisałam ich w jakiejś konkretnej kolejności. Jeżeli bym miała powiedzieć, który z kanałów tutaj omawianych jest mój ulubiony, tak z wszystkich tych 30, to bym powiedziała, że Mike's Mike, ale do niego przejdziemy później. Także teraz wróćmy do Sabriny and Friends. Jest to kanał dla mnie ciekawy pod kątem takich i montowania, i informacyjny, taki fajny, porusza tematy, które idealnie wpasują się w jakieś moje zainteresowania. A nawet jak coś mnie nie interesuje, to jest tak przedstawione, że nagle jest ciekawe, więc Sabrinę odkryłam całkiem niedawno i bardzo mi się podobają jej filmy. Są też dobrze estetycznie zrobione. Kolejny na liście jest Johnny Harris i to jest tak cudowny człowiek. Nie wiem, bardzo mnie inspiruje swoimi filmami. Są one bardzo dobrze wykonane. On się specjalizuje w robieniu pięknych animacji, bo pracował wcześniej w Vox, takim bardziej popularnym kanale na YouTubie, i teraz prowadzi też własną działalność i tam też porusza często takie tematy, które z pozoru są całkiem nudne, na przykład o mapach czy o jakiejś historii, gdzie mnie po prostu nie interesują za bardzo, ale świetnie o nich opowiada w prosty sposób i przystępny, i naprawdę inspiruje mnie swoją pracą. Kolejny jest Van Neistat. Jest to brat Casey'ego Neistata, który też jest na tej liście, ale to później. A Van Neistat ma kanał od kilku tygodni i jest dla mnie wyjątkowy, bo Van jest, widać, że jest takim filmmakerem pełną parą i te filmy są bardzo ciekawie zrobione. Trochę inny sposób niż inne rzeczy, które można zobaczyć na YouTubie. Dalej mamy Wheezy'ego Waitera. I jest to jeden z moich ulubionych kanałów, też bardzo inspirujący. Wheezy Waiter zrobił dużo takich filmów w stylu 30 dni czegoś nie robi albo coś robi i sprawdza, jak to działa. Robił też super filmy z serii Dlaczego ludzie lubią coś tam. I jest to YouTuber, który bardzo mnie zainspirował też do założenia swojego kanału. Myślę, że trochę aspiruje, żeby podobne treści przekazywać ludziom, ale na swój sposób oczywiście. I też, co mi się podoba w jego filmach, to jest taki humor po prostu na każdym kroku. On lubi swoje filmy robić tak, żeby wywoływały uśmiech na twarzy, więc to jest super sprawa. Dalej mamy Jamie Windsor i jest to YouTuber, który zajmuje się przede wszystkim fotografią. Jeżeli ktoś z Was interesuje się fotografią, to polecam Wam tego YouTubera, ale ja go oglądam głównie dlatego, że oprócz fotografii też mega dobrze montuje te filmy i ogląda się je świetnie, i przejścia są takie płynne. Często też zawiera w nich jakieś przykłady ze sztuki, więc czuję się zawsze taka trochę mądrzejsza po obejrzeniu jego filmów. Bardzo mi się podobają, a więc polecam zdecydowanie. Dalej mamy Casey'ego Neistata. Zastanawiałam się, czego wrzucić na tę listę, bo teraz już nie dosyć, że mniej udostępnia, to jeszcze ja go mniej chętnie oglądam, ale kiedyś, zanim jeszcze miałam kanał na YouTubie, to obejrzałam chyba bardzo dużą część jego vlogów, oglądałam je nałogowo, bo uważam, że jest bardzo dobrym takim storytellerem, czyli dobrze opowiada po prostu historię i ma fajny taki zmysł artystyczny, więc jeżeli nie znacie jakimś cudem Casey'ego, to polecam zapoznać się z jego twórczością. Dalej mamy KTO i jest to YouTuberka niesamowita. Każdy jej
film jest jak dzieło sztuki po prostu i ma sposób montowania taki bardzo chaotyczny, taki bardzo nastoletni i bardzo mi się podoba ten vibe. No i oprócz tego też jest na studiach i jest w moim wieku mniej więcej, więc potrafię się utożsamić z częścią tych rzeczy, o których mówi. Super estetyka, super montaż, polecam serdecznie. A dalej mamy Mikare Tewers. Wybaczcie za kaleczenie angielskiego, ale większość tych youtuberów jest angielskich. Mikara zajmuje się szyciem, ale przede wszystkim chyba to jest taki kanał komediowy. Oprócz tego też ma taki bardzo szalony sposób montowania, taki kiczowo oldschoolowy, po prostu zupełnie cudownie się to ogląda. No oprócz tego robi niesamowite rzeczy, szyje cudowne kreacje, więc to połączenie takich dwóch moich pasji świetnie to robi. Dalej mamy Lena Norms i jest ona youtuberką brytyjską, cudowny akcent, cudowne rzeczy opowiada. W ogóle najbardziej mi się podoba jej seria Czego się nauczyłam ze swoich lat 20. To jest coś, co ostatnio właśnie dużo oglądałam u niej, bo właśnie opowiada o swoich przeżyciach z tych lat 20. swoich i czego się nauczyła, czego, co by zrobiła inaczej i tak dalej. Nie wiem, lubię słuchać o takich sprawach. Poza tym jest mega wyedukowaną, pozytywną, doświadczoną osobą. Jest też molem książkowym, jeżeli kogoś interesują takie tematy. Dalej mamy The Bliss Bean. Jest to dziewczyna niesamowita i chyba przez pewien czas nawet nie byłam w stanie jej oglądać, bo w sumie bardzo jej zazdrościłam, bo miałam wrażenie, że ma wszystko, co ja bym chciała mieć w życiu. Czyli jest nastoletnią influencerką, piękne, estetyczne filmy i zarabia na swojej pasji i dokładnie taką tematykę porusza, jaką ja gdzieś tam, jaką ja celowałam na moim kanale. Więc przez pewien czas była na moim wzorem do naśladowania, ale teraz może nie oglądam jej jakoś często, ale nadal uważam, że jest cudowną osobą i warto obczaić, co tam tworzy. Dalej mamy Casually Explained i to jest też kanał komediowy bardziej. Kanał z animacjami. Taki do pośmiania się, nie wiem. W sumie ani to nie jest jakieś edukujące, ani niesamowita produkcja, w sensie właśnie piękno leży w tym, że to jest takie proste jak zrobione w Paincie, więc nie wiem, bardzo lubię, może w złą kategorię włożyłam ten kanał, ale zdecydowanie polecam na pośmianie się. No, to tyle. Dalej, ContraPoints. To jest kanał, dosyć może być kontrowersyjny dla niektórych. Porusza ona właśnie takie kontrowersyjne tematy, ale w każdy z nich wkłada mnóstwo pracy. Ona wstawia filmy tak na przykład po półtorej godziny albo po godzinę i niesamowita jest produkcja nich. No, cały wystrój, wszystko, oświetlenie, stroje, scenariusz, wszystko jest dopracowane do ostatniej, po prostu na ostatni guzik, tak się mówi. Bardzo podziwiam jej pracę i nawet jak się czasami nie zgadzam z czymś, to lubię posłuchać po prostu jej punktu widzenia na niektóre sprawy, bo czasami potrafi ująć coś z zupełnie innej strony niż większość tych komentatorów na YouTubie, więc polecam się zapoznać. Bardzo dobrej jakości produkcje i zmuszające do myślenia. Także spoko sprawa. Dalej mamy Lia's Field Notes. Mało filmów u niej oglądałam, ale bardzo spodobała mi się estetyka montażu u niej. Niesamowita sprawa. No, zobaczcie sami, żeby się przekonać. Naprawdę zachwyciła mnie ten bardzo spokojny klimat, napisy wszystkie tak dobrze skoordynowane, światło, no wow. Bardzo przyjemnie się oglądało filmy u niej. Dalej mamy dwie najtrudniejsze nazwy. Jestem pewna, że nie wymówię ich dobrze, ale spróbujmy. Mamy Strutless. Jest to kanał artystyczny bardziej. Ten youtuber jest animator, w sensie robi animacje, czy też jakieś kreskówki. Po prostu rysuje, ale przy okazji wstawia też filmy właśnie z radami dotyczącymi procesu tworzenia. Uważam, że ma super styl, że ma fajnie robi te filmy, takie konkretne są, także jego też bardzo polecam. I ostatni z listy pierwszej kategorii jest Szmokst.
I jest to kanał ściśle taki artystyczno-tworzeniowy. Ten youtuber z kolei robi różne dzieła, takie robótki ręczne jakby w taki nowoczesny sposób i przy okazji bardzo fajnie też montuje je i ma fajną też estetykę, więc on jest dla mnie inspiracją też. I to był już ostatni youtuber z pierwszej kategorii. Teraz przejdziemy do filmów, które oznaczyłam jako feel good content i komentary. Tutaj mamy 5 youtuberów, więc pójdzie szybciej. Pierwszym na liście jest PewDiePie i wpisałam go dlatego, że po prostu oglądanie jego filmów sprawia mi przyjemność. Nie wiem, mam wrażenie, że jest autentyczny w tym, co robi i lubię sobie po prostu pooglądać memy czasami i się pośmiać bez potrzeby myślenia o czymś konkretnym. A dodatkowy bonus jest taki, że nagrał kilka filmów o filozofii, które były mega ciekawe, w sensie mega ciekawe było patrzeć na najsławniejszego youtubera na YouTubie, który mówi właśnie o filozoficznych sprawach i myślę, że dzięki właśnie takim osobom jak on więcej osób się może zainteresować tymi tematami, więc mega spoko sprawa. Dalej mamy Julian Salomita i jest on chłopakiem Jenny Marbles, której nie ma na tej liście, bo przestała już nagrywać filmy. Ale Juliana uwielbiam, jego poczucie humoru i styl mówienia i często oglądam jego filmy z gotowaniem jakichś szalonych potraw. Z braku zamiaru tworzenia tych potraw po prostu cudownie się go słucha i poprawia mi bardzo humor. Trzeci na liście jest Max Mac i jest to tak cudowny po prostu creator. Nie wiem, te filmy, jakbym spróbowała pisać, o czym jest jego kanał, to bym nie była w stanie chyba. No takie może komentary do show biznesu, do celebrities i tak dalej, ale w mega taki unikalny sposób. Ma cudowny charakter, niesamowicie charyzmatyczny i każdy film po prostu oglądam z ogromną przyjemnością, nieważne na jaki jest temat, po prostu Mike zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, nie wiem, polecam wam go serdecznie. Dalej mamy Tarę Makni. Odkryłam ją niedawno i w sumie to jest już z kategorii komentary bardziej i spoko tematy porusza i takie trochę ironiczne, sarkastyczne żarty. Spoko też estetycznie zrobione te filmy, nie wiem. Też co mi się podoba u niej to, że wstawia zdjęcia zwierzaków swoich widzów jako posty na YouTubie i zawsze lubię je oglądać, bo są mega urocze. I ostatnia osoba na mojej liście z drugiej kategorii to jest Tiffany Ferg i to też jest youtuberka, którą mega podziwiam i jest dla mnie takim wzorem trochę do naśladowania, bo robi cudowną serię analiza internetu i tam właśnie szuka w internecie takich trendów, tematów, różnych takich zjawisk, które później opisuje w trochę dłuższych filmikach, około 30 minut. Robi to naprawdę super. W sensie, mimo że te filmy są długie, to zawsze oglądam je w całości i są bardzo ciekawe i porusza ważne tematy i pokazuje swoją perspektywę, co jest naprawdę genialne, więc polecam się z nią zapoznać zdecydowanie. Kolejną kategorią, którą służyłam, to polskie kanały i wszystkie z tych kanałów bym była w stanie wstawić te poprzednie kategorie, ale stwierdziłam, że jest ich tak mało, że zrobiłam osobną kategorię po prostu. Pierwszy na liście z polskich kanałów jest Hop. Hop to jest kanał informacyjny, nie wiem, przedstawia jakieś najważniejsze wydarzenia ze świata YouTube'a i generalnie Polski i robi to w sposób zabawny albo po prostu taki luźny. Więc jestem na bieżąco gdzieś tam z tym, co się dzieje na świecie i jednocześnie mogę oglądać swoje fajne filmy. Kolejna na liście jest Karolina Żebrowska, która nagrywa filmy po angielsku, ale jest z Polski i naprawdę podziwiam to, co jej się udało osiągnąć. Została naprawdę dużą youtuberką w świecie angielskiego YouTube'a i robi to świetnie, więc polecam wam obczaić ją. Dalej mamy Gargamel Vlog, oczywiście. Kto w Polsce nie ogląda Gargamela? No nie wiem, bardzo lubię jego filmy, są dobrze zrobione i zawsze z humorem czy z jakąś ironią i też mam wrażenie, że nie robi filmów dla filmów, tylko faktycznie jak już porusza jakiś temat, to jest on ważny na arenie YouTube'owej czy też polskiej, także spoko sprawa i
Umieściłam tu jeszcze Lewusa. Zastanawiałam się, czy to robić, bo w sumie ma kanał o tematyce gier, które ani trochę mnie nie interesują i czasami jak oglądam jego filmy, to totalnie nie wiem, co się dzieje, ale jest na tyle charyzmatyczne, że oglądanie ich to jest i tak przyjemność, więc polecam wam. Dalej mamy kanały muzyczne, to jest kolejna kategoria. Chcę tutaj od razu zaznaczyć, że jeżeli ja subskrybuję jakiś zespół muzyczny na YouTubie, to znaczy, że nie lubię tylko ich muzyki, ale też lubię ich jako ludzi, bo generalnie nie lubię mieć takiego spamu w subskrypcjach wszystkich piosenek i takich muzycznych teledysków czy coś. Także to są tylko creme de la creme, najlepsi muzyczni twórcy. Oczywiście to nie są wszyscy moi ulubieni twórcy muzyczni, ale tych, których tu podałam, bardzo lubię. A więc zacznijmy od Half Alive, to jest moje odkrycie najświeższe i po prostu kocham ich całym sercem. Zobaczcie sobie ich teledysk do Still Feel, to jest po prostu złoto, kocham. Także Half Alive na pierwszym miejscu u mnie w kanałach muzycznych. Dalej mamy Asię na wojsku, to jest też po prostu perełka i w dodatku polska. Muzyka podobna do Kwiatu Jabłoni, jeżeli kojarzycie. Ale ma niesamowity taki charakter. Asia śpiewa po prostu z serca i też ta muzyka w tle jest taka idealnie po prostu grająca z moją duszą, więc jeżeli lubicie tego stylu muzyki, no to owczajcie Asię na wojsku. Ona też powinna mieć o wiele więcej słuchających, obserwujących ją niż ma obecnie moim zdaniem. Dalej mamy Toma Rosenthala, który jest niesamowity i jego piosenki zawsze jakoś tak inspirują i też bardzo lubię słuchać jego tekstów, bo właśnie tak coś takiego pobudzają w duszy, że można sobie pomyśleć na jakieś tematy, że można się zainspirować, że można się trochę uspokoić. Nie wiem, bardzo, bardzo fajna muzyka, lubię Toma Rosenthala, chociaż tyle już go słuchałam, że muszę sobie dawkować, także no. Dalej mam La Comitiva i to jest zespół, który odkryłam przez przypadek z proponowanych na YouTubie. Zespół chyba hiszpański albo hiszpańskojęzyczny i mają bardzo fajną piosenkę pod tytułem Lockdown Blues i bardzo lubiłam ją sobie słuchać niedawno. Bardzo takie słoneczne klimaty, takie chillowe. Fajna muzyczka, polecam. Dalej mamy Kwiat Jabłoni. Jeden z moich ulubionych polskich zespołów ever. Zawsze jak coś wypuszczają, to jestem niesamowicie zajarana i słucham ich piosenek w kółko, aż do po prostu znudzenia. Także jeżeli nie mieliście okazji jeszcze obczaić, to polecam bardzo serdecznie. Naprawdę niesamowite piosenki i też mądre teksty. Więc super. I ostatnio na mojej liście jest Lidia Wysocka, która na razie ma jeszcze całkiem mały kanał, ale uważam, że jest niezwykle utalentowana i życzę jej, żeby on się tylko rozwijał. To, co tworzy, jest naprawdę godne polecenia. Także to była moja lista. Odkładam już sobie moją ściągę. To była moja lista ulubionych kanałów na YouTubie i no cóż, co mogę powiedzieć? Polecajcie mi swoje kanały, zobaczyliście już, czym ja się interesuję. To oczywiście nie są wszystkie kanały, które subskrybuję, ale to są te, które myślę, że byłabym w stanie polecić z całego serca, a jeżeli ktoś by mnie spytał. No, także jeżeli macie coś podobnego, to polecajcie mi w komentarzach, albo jeżeli macie coś, co wam się po prostu mega podoba, a nie jest podobne do moich propozycji, to też możecie pisać. Ja ostatnio mam czasami takie momenty, że przeglądam sobie YouTube'a i już mi nie proponuje nic fajnego, więc chętnie poszerzę gdzieś tam moje horyzonty YouTube'owe. To było 30 kanałów na YouTubie, które polecam z całego serca. No, a dzisiaj to już będzie koniec, bo film jest długi i usłyszymy się kolejnym razem. Pa!